No cześć mordeczki, teraz tak, w Loop Hero zrobiłem tego deka bardzo skąpego, mamy minimum kart jakie są wymagane, 2, 2, 2 i 1, tutaj mamy tylko skarbnice, tu mamy kamienie, middle, czyli pola, mamy battlefield i latarnie, chronokryształ rezygnuje, bierzemy wioskę z questami i cmentarz, czyli robimy takie klasyczne RPGowe podejście, gdzie mamy tylko wioskę, zbieramy questy, idziemy na cmentarz, takie niskolevelowe powiedzmy sobie zadania, nie? Ale mimo wszystko startujemy na drugiej ekspedycji, bo tu więcej surowców się dostaje. New trophy, practice a job. Nie wiem, gdzie się sprawdza te trofea całe. Tutaj gdzieś mamy. Co tutaj mamy? New beginning. Zabić licza. 3 razy mogę licza zabić. W sumie nie głupie, żeby go tam poubijać. Pytanie, czy to ma sens. Die first time. Umarłem? Nie pamiętam. Dobra, nieważne. Lecimy z koksem. Przywdziewam oczywiście wyposażenie. I bałamucimy dziadów. Mamy pierwszego battlefielda. Na razie zbieram karty. Zobaczymy, co mi tu z tego wyjdzie. Pierścionek do defensywy, spoko. Battlefielda już postawimy gdzieś. Myślę, tu i tu na rogu zrobimy krwawą ścieżkę. No i proszę, i od razu lepsze przedmioty. I co my tu mamy? Włócznia, która atakuje wszystkich. Mamy pierścień, tarczę. Więcej obrażeń ma, evasion ma. 6 defensywy ma. Pure damage jest tak samo, ale evasion jest na wyższy poziom, więc bierzemy to. Jeśli chodzi o pierścionek, no to tutaj mamy counter i evasion. Generalnie jest dużo lepszy, więc nie ma się co zastanawiać. No dobra, to ja muszę zacząć układać góry i doliny, bo to mi zwiększy. Mamy 348 życia. Jak tak będę stawiał, to będę miał znacznie więcej tego. Mamy teraz 375, więc to trzeba. Dobra, na razie przedmiotów żadnych ciekawszych nie mam. Jakiś pancerzyk mi wpadł. Kolejna góra i dolina. Okej, zaczyna się zabawa już z cmentarzem. Cmentarz postawimy sobie... Tu zrobimy takie cmentarzysko jedne wielkie i bitne. Jest kolejny battlefield. Jak tutaj dam, to powinna się zrobić krwawa ścieżka razy 2. No i to jest spoko. Blood path. Pytanie, czy warto ją robić, tą krwawą ścieżkę, nie? O, śmiało, jakbyście mi też dali znać, to będę wdzięczny. Czy jakieś więcej surowców tu wypada lepsze eku? Ciężko powiedzieć. Dwie skrzyneczki. O. Większy damage, pure damage 2 i counter 13. No regeneracja mi wypada, ale to i tak jest spoko. I pierścionek magiczny, counter damage 7, czyli więcej, regeneracja na sekundę tyle samo. I evasion na wyższym poziomie, bierzemy. Bieda edition przedmioty, póki co same slajmy się respią, bo jakby tutaj... Na razie mam takie przedmioty, co tylko i wyłącznie buduję sobie tutaj, widzicie. Świat tworzę. Kamienia potrzebuje 2. No i mamy wioseczkę. Dwie wioseczki nam wpadły i właśnie o to chodziło. I teraz wioseczki sobie damy. Gdzie by tu dać wioski? Pamiętam przy cmentarzu. A my na razie tak. Od razu dwa questy zbiorę. Jakby nie wiem, czy jest sens zdawać więcej wiosek, ale wydaje mi się, że jak się postawi chyba 4 wioski albo coś, to jest szansa, że jakieś miasto powstanie. No i tyle midołów mam, że to już jest po prostu aż chore. A nie mam skarbnicy, kurczę.
jakiś subciopancerz. Regeneracja evasion jest niżej, ale defensywy znacznie wyżej mamy i pancerzyk magiczny. Też tutaj trzeba pierdyknąć go. Dawać dobry loot ze skrzyneczki, dziękuję. Armoru mniej, ale mamy regenerację i evasion. Duża różnica jeśli chodzi o defensywę, więc nie biorę. I attack speed, o, zdecydowanie to. Słabo z życiem stoję, przyznam szczerze. Kolejna wioska mi się pojawiła, i góry i doliny, i Middle mi się już pali. Postawię tutaj cmentarz kolejny, wiocha. I nic się z tymi wiochami nie dzieje. Na razie mi do olewam. Mogę dostawić. Kamień. Dwa fragmenty już dostaliśmy, więc pod tym względem nie jest źle. Ale to nadal nie jest to, co ja chciałem. Jakbym miał właśnie tamten cmentarz, to byśmy tu grubo dostawali tych fragmentów. A tak... Co tu się dzieje? Jakieś takie dziwne dźwięki. Dobrze, mamy który level? Level awansowaliśmy na wyższy poziom, dostaliśmy traita. Skilled armor. Defensywa jest zwiększona o jeden za każdą pętlę. To za późno mi wpadło. No to Article of Protection chyba najlepsze. Jakiś pancerz mi tu wpadł. To mamy tarcza, która ma 18 defensywy. No spoko, trochę bieda edition, ale nic lepszego nie będę miał. I co? I biegniemy dalej. Życia mam mało. Teraz tak naprawdę ten protection mi się tutaj przydał. Znowu kolejny cmentarz. No miałem nadzieję, że jak będę budował takie wielkie cmentarzysko, to faktycznie mi tutaj się stworzy. Wiecie, jakiś ultra cmentarz albo jakiś demon wyskoczy czy coś. A tutaj tak naprawdę bieda edition. Nie wiem, czy jest jakiś taki almanach, gdzie mogę poczytać, co z czym się łączy, to coś mi tam daje. No dobra, dobra, dobra. O, jest pierścionek jakiś lepszy. To mamy to samo, counter nam to daje i zostanę przy attack speedzie. To dziadostwo jest potężne, kurde. Nie wiem, czy z Battlefielda nie rezygnować, no chociaż daje te przedmioty, kurczę, niezłe. Tarcza na piątym, regeneracja i obrażenia, to jest jak najbardziej na propsie. Dużo większy damage, jeszcze pure damage dochodzi i regeneracja. Myślę, że spoko przedmiot. Jeszcze nam tu mimik wskoczył z pancerzem ultra zajebistym, z defensywą i regeneracją, więc to biorę. No i tych midą mam tyle, że po prostu... No nie chce mi ten treasure room wpaść, no. Tak się staram, a jak zawsze biednemu wiatr w oczy i nie powiem co w co. Quest wykonany, bieda. Z tego co widzę, to questy nie dają lepszych przedmiotów, dają nam więcej po prostu punktów doświadczenia. Attack speed nam spada, zwiększa się damage dla wszystkich. Myślę, że weźmiemy to. Fragmenty mi tu pękają, pojedyncze szkieletki. Okej. Słaby ten ekwipunek, jak cholera. Troszkę się poleczyłem teraz w tych wioskach. Daję questy. No. Nawet Vampire Mansion nam się nie pojawiło. A czemu pancerz zniknął? Stop, stop. Pancerz mi zniknął. Z jakiej racji? Ktoś mi to wyjaśni. Vampiryzm na 12. Zdecydowanie wampiryzm. No i dupa, no. Jak sobie będę krążył w kółko. Jest, treasury. Boże drogi, ile ja się naczekałem. Naprawdę tu powinien mieć dwa kamienie. Pięknie powpadało, miodzio. Tutaj mogę kamień pierdyknąć i tu mogę dać też midą. I tutaj damy tę midą.
No dobra, no to jeszcze jednego Battlefielda dostawimy, będziemy mieli długą, krwawą ścieżkę. Jak ze swojej strony postawiłem, kurczę, tą górę, mogę tutaj dać na dole. Pierścień tarcza jest jakaś lepsza chyba, tak? Counter Evasion, regenerację mam lepszą. Mam już 6 poziomu, na razie olewam. I wioseczka. No i co, jak tu dostawię, to się coś dzieje? Nic się nie dzieje. Liczyłem na to, że tu się pojawi jakiś super wioska. W stylu miasto. Ale z tego co widzę, to tak nie działa, więc się przeliczyłem. No dobra, ale z surowców ładnie naczaskałem. Teraz... Cholera, chyba przegapiłem, co? Ja... Chciałem się wycofać. Dałem dupala. No nic, spróbujemy przejść tą rundkę. Mam nadzieję, że nie padnę śmiercią naturalną. Stop. Ale mi się tu naczaskało przedmiotów. Pancerz mamy lepszy. Atak speeda mi dodaje. Gdzieś tu tarcza jakaś fajna wpadła. Z tego levela. Bierę, bo defensywy ma nieźle. I tyle. Wampiryzm jest dobry. Bez tego to naprawdę bym zdechł. Dobra, postawmy to w ten sposób. To tutaj daje mido. Uważam, żebym nie przekroczył wskaźnika. Bo jak przekroczę, to mi się boss pojawia. I tak bossa nie dam rady spałamucić. Kolejny cmentarzyk. A, dorzucę tam. To bogatemu zabroni. Jakiś magiczny trade się pojawił. Shieldmaster. 10% szans na zastanowanie przeciwnika. To chyba dobre jest. A weźmiemy to. Możemy postawić Battlefielda, ale to jakby teraz mnie nie zbawia, bo już mam dość tych skrzynek. Ja pierdyle. Czy jest szansa, że ja dojdę w ogóle? 300 życia mam. Teraz Road Lantern mi się pojawił. Jak już jest tak naprawdę po ptakach. Pierwszego szkieleta na pewno ubijemy. Dałem radę, plus jakiś magiczny pierścień. Atak speeda mi zwiększa i counter. Będzie spoko. Czy jestem w stanie zabić 2 szkielety mając 300 życia? To mówią, jest ryzyko, jest zabawa, nie? 2 szkielety. Wydaje mi się, że padnę. Jak teraz się wycofam, to stracę dużo rzeczy. Ale będę miał te 4 kamienie, na których mi zależało i wtedy ten build na cmentarz ma szansę, bo będę fragmenty robił. Dobra, sorry ziomki, ale no muszę się tu poddać. Chociaż kurde... 2 szkielety, ale jeden jest z questa. W wiosce też bym się nieźle uleczył. Nie dam rady. Nie dam rady, nie z taką ilością życia. Wypad, ziomek. Zbieramy tutaj mięsko, zbieramy jedzenie i teraz mogę zbudować sobie, uwaga, cmentarz. Cmentarz daje mi możliwość postawienia krypty. Intel Center, biblioteka, dużo tego jest wszystkiego. Więc dobra, stawiamy cmentarz i cmentarzyk postawimy gdzieś tutaj daleko w rogu. A może tutaj damy cmentarz. Dziękuję ci. Te miejsce jest ładne, fajne, spokojne i leżą tu ludzie, ale są spokojni. No dobra, no to dobrze wiedzieć. Czy upgrade cmentarza mi coś da? Czekajcie, przechodząc przez cmentarz dostaniemy fragment. Możemy, mamy 15% życia, jeżeli padniemy.
nie planuję umierać, ale no daje nam to szansę na zrespienie się tak naprawdę. Dużo rzeczy mam. Czy jestem w stanie jeszcze coś zbudować? Bo nie do końca. Muszę zbierać więcej surowców. No okej, czyli generalnie ten build chyba będzie spoko. Nie do końca jestem chyba za tym Battlefieldem, powiem wam szczerze. Jakbym tutaj zrezygnował z tego Battlefielda na rzecz Vampire Mansion, to byśmy mieli lepszą tą biochę. Battlefield fajnie, że ma te skrzynki, ale tak naprawdę o kandupy to rozbić. Chyba lepszy będzie to i tak naprawdę tutaj jeszcze fajnie jakby weszło Wheatfields. Bo dodaję tam plus za pętlę za każdą wioskę, więc przy budowanie domków to by było jak najbardziej. Na propsie. Tylko powinienem stawiać wioska, zboże wioska, przy każdej wiosce jeszcze dawać Vampire Mansion. Tylko że to się wzmocni dopiero po trzech. Po trzech pętlach. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.